Ludzie z tej strony Magnes. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy event i to ogromny, bo trzecie ewolucje mogą się pokazywać. Jak zrobisz zdjęcie i ci się pokaże mega ewolucja, możesz nawet złapać mega ewolucję. Ale bardzo rzadko. Ale na pewno jak ci wyskoczy na przykład mega Charizard, to Charizard pokaże ci się na ekranie. O! Ciekawe pokemony. Hariyama jest też ciekawe. Nie łapałbym jej normalnie, ale jest rzadka do łapania, a więc złapię ją. Hariyama. Ciekawe, że tak się pokazuje. Tak po prostu, takie... No jest okazja, bo jest event, ale... Tak po prostu to jest rzadka, a więc ją złapiemy. Dobra. Mamy na szybko Hariyama. Idziemy robić zdjęcie, nie? A teraz szybko sprawdzimy, czy nie ma żadnego Pokemona Shiny. Oraz opijemy Chino, żeby mieć Chinchino. Którego będziemy mieć, jak złapiemy tego Michino. Mam nadzieję, że złapiemy, bo to się opłaca nam i każdemu. Będzie lepiej. Dobra, Usberry to help. O, i patrzcie, Michino. I będziemy ewoluować w Chinchino, ale teraz szybko zrobimy. Sprawdzimy, czy nic nie jest shiny, bo może być. To... Pokemon już chyba wczoraj sprawdzałem. Sentret, to jest coś na Sentrety. Kto nas atakuje? Mam nadzieję, że... O, Leader City, fajnie. Czyli nic nie robimy za bardzo z nim. A więc co? Oczywiście idziemy do naszego Porygona Z, robić zdjęcie. Może będziemy mieć coś ciekawego. XDDDDD. To nie jest... To jest dziwne. Najpierw bo muszę odebrać sklep, w którym nic ciekawego za bardzo nie ma, ale Daily Flebox, to dlaczego nie odebrać w sumie? No i teraz łatwo. Wchodzimy tu, na przykład. Wchodzimy tu. I co? I co tu musimy? I to o, Porygon Z. Dobra, robimy mu zdjęcie. O, jacie, jest! Widzicie? Pokazał nam się mega Charizard. I teraz zobaczcie, co się stanie, jak wyjdę. Co się stanie, jak wyjdę. I widzicie? I możemy złapać sobie Charizarda. Tak właśnie tak działa nowy event. Więc teraz Raspberry, Ultra Ball i słuchajcie, tak działa event. Robicie zdjęcie, pokazuje wam się mega Pokemon i ten Charizard uciekł mi za pierwszym razem. Nie spodziewałem się tego, ale mogę zrobić jeszcze raz to zdjęcie. Ciekawie, bo to zdjęcie mogę zrobić jeszcze raz. A jak ja mogę zrobić to zdjęcie jeszcze raz, to znaczy, że znowu będziemy mogli złapać tego Pokemona, ale... O, proszę. I jednak nie. Zdjęcie, milion razy zdjęcie Porygona.
i nic się nie pokazuje. Dobra. A więc Charizard nam uciekł. Nie. Coś, co jest troszkę nie na miejscu. No ale słuchajcie, widzicie, że to tak działa. Przynajmniej widzieliście to, że to tak działa. Przepraszam. Przepraszam znowu. A więc teraz szybko sprawdzimy, jakie HP. Słabo. Wszystko na razie to jest słabo. A teraz na potieszenie jeszcze robimy Michino Cincino. Michino to jest mój najlepszy Michino, a więc dajemy pierwszy raz u Nowa Stone'a. I robimy sobie Cincino. Tak na pocieszenie, a w ogóle jutro też zrobię dla Was odcinek. Bo jutro jest nasza ulubiona sobota. No i jutro też będzie, jutro też pojawi się ten Charizard, jak zrobimy zdjęcie. Ale może też się pokazać albo Blastoise, albo Venusaur. Ja najbardziej liczę na Blastoise'a, bo mam i Venusaura, i oczywiście Charizardy. Charizardy to mam nawet dwa. Mam Charizarda od wujka, tego, i Charizarda z rajdu. A nie. To jest od wujka, a to jest z rajdu. A jeszcze wy to na pewno już widzieliście, ale ja wam nie pokazywałem, że mam Espeona. Tak, to jest Espeon. Niech z DDD ktoś do mnie pisze. Ale dobra, no to na tyle w tym odcinku. Widzicie, że to działa. I że można dostać trzecią ewolucję, ona się normalnie pokazuje, jakby to był zwykły Pokémon. A więc polecam zrobić tak, bo nawet ktoś, kto dopiero zaczyna grać w Pokémony, może już dostać tyle rzeczy. A więc jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale i słuchajcie, ja Wam serdecznie życzę, żeby Wam się udało to. Cześć!